Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam latarkę czołową od firmy Black Diamond, która jest naprawdę całkowitym sztosem. Dlatego subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz i życzę Wam miłego oglądania. A właśnie, zanim przejdziemy jeszcze do dalszej części tego filmu, często zadajecie pytania, gdzie szukać opuszczonych miejsc. Ja Wam podlinkuję naszą grupę na Facebooku, gdzie znajdziecie wszystkie aktualne miejscówki. Możecie też umówić się z innymi osobami na Urbex. I co? Życzę Wam miłego oglądania. Akurat w przypadku tej recenzji pozwolę sobie pominąć unboxing tego produktu, gdyż jest to po prostu latarka z bateriami, pudełeczko i instrukcja. Jeżeli chodzi o samą latarkę, jest ona o tyle ciekawa, gdyż posiada aż trzy diody, które emitują światło. Zobaczcie sami. Mamy diodę główną, mniejszą, która może służyć na przykład do doświetlania naszej drogi, gdy jedziemy na przykład na rowerze, możemy tą latarkę sobie założyć na czole i dodatkowo doświetlać sobie drogę. I posiadamy jeszcze diodę czerwoną, co myślę jest taką, można powiedzieć, troszkę nowością. Dodatkowo latarka działa w kilku trybach. Jeżeli przytrzymamy sobie główny włącznik, to światło jest słabsze. I co ciekawe, na najsłabszej mocy ta latarka wytrzymuje aż do 200 godzin doświetlania, co jest naprawdę całkowitym sztosem. Natomiast w najmocniejszym trybie działa ona do 6 godzin, co myślę jest też całkiem niezłym wynikiem. I jak widzicie, możemy sobie przełączyć też tryb migania. Ja ten tryb migania używam podczas treningów, podczas biegania. Teraz robi się też wcześniej, dużo wcześniej, około godziny 16 już jest ciemno. Dlatego ja sobie właśnie z tym trybem, używam go, włączę, takim pulsacyjnym biegam i myślę, że jest to też ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nasze na drodze. Dodatkowo pamiętajcie, że jeżeli jedziecie rowerem czy biegacie, warto jest używać kamizelki odblaskowej, co zapewni również bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o samą specyfikację tej latarki, jest ona zasilana bateriami AAA, co jest fajną opcją, gdyż nie są one drogie. Emituje ona światło na odległość aż 72 metrów. I to jest potwierdzone. Tak mała latarka świeci na 72 metry. Myślę, że jest to naprawdę fajna opcja. Dodatkowo, tak jak już wspomniałem, na najsłabszym trybie pracuje ona aż do 200 godzin, natomiast na najmocniejszym jest to 6 godzin. Myślę, że jest to całkiem fajny wynik. Na ogólny plus tej latarki są właśnie te trzy diody, o których wspomniałem. Dioda główna, dioda boczna i dioda czerwona. Oraz tryb pulsacyjny. Tu należy przełączyć. Macie dwa takie przełączniki. Ten mniejszy służy właśnie do zmiany diody, a ten większy do trybu pracy. Właśnie teraz się zwiększyło światło. Jeżeli sobie przytrzymamy, to zacznie pulsować. My tej latarki, widzowie, używamy podczas urbexu oraz ja prywatnie używam jej podczas biegania. Co jest również fajną zaletą tej latarki? Przede wszystkim regulowany pasek. Ja zawsze powtarzam, że mnie nie jest stać na tanie rzeczy. Mianowicie biję tutaj do tanich latarek marketowych, bo możecie napisać, no kupię sobie w markecie latarkę za 20 zł. No spoko, kup sobie. Z tym, że plastik w tych tańszych latarkach jest słabej jakości. Często też te paski się zrywają. Tutaj macie produkt naprawdę bardzo dobrej jakości. I na plus zasługuje również ta regulacja. W momencie, gdy założycie sobie tą latarkę na głowę, możecie skierować światło. Ja Wam pokażę. Możecie skierować światło bardziej ku dołowi, co jest spoko opcją, aby też bezpośrednio nie oślepiać kierowców, lecz tylko zaznaczyć swoją obecność na drodze. Bądź możecie, na przykład w warunkach, gdzie nikt nie jedzie z naprzeciwka, ustawić sobie
na wprost latareczkę, aby doświetlała nam przód. Używamy jej praktycznie podczas każdej eksploracji i może sprawdzić się również u kierowców. Dlaczego? Wyobraźcie sobie sytuację, jedziecie w nocy i coś wam się dzieje z samochodem. Musicie mieć wolne ręce, aby naprawić coś w silniku. I teraz zakładacie sobie latarkę na czoło, włączacie ją i spokojnie możecie sobie naprawić samochód. Oczywiście link do tej latarki znajdziecie w opisie tego filmu. Ja życzę wam spokojnego dnia. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał. Zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że te odcinki wam się podobają. I życzę wam spokojnego dnia.